W ostatnich dniach dużo się mówi o tak zwanej ustawie wiatrakowej, która zmniejsza limit odległości od zabudowań wiatraków do 300 metrów. Dodatkowo, jeśli to będzie jakiś nadrzędny cel, ktoś tak uzna, że to będzie nadrzędny cel, to będzie można wywłaszczać ludzi. Na ten moment ta najmniejsza odległość pomiędzy zabudowaniami a wiatrakami jest 700 metrów, a w Niemczech na przykład jest to aż 1 km. Komu zależy, by taka ustawa preferencyjna dla firm wiatrowych weszła? Niemiecka firma Siemens, produkująca właśnie wiatraki takie, jest bliska bankructwa. A, zapomniałem dodać, że Unia też ogłosiła, że odblokuje Polsce 5 miliardów euro z KPO. Będą to pożyczki, które będziemy musieli oddać, ale zgadnijcie na co? Na transformację energetyczną i między innymi na takie wiatraki. Ale to nie jest koniec, bo jeszcze jest jedna perełka w tej ustawie. W przypadku, gdy modernizacja obejmuje wymianę urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej, w ramach tej modernizacji zamontowane mogą zostać jedynie urządzenia, które zostały wyprodukowane nie później niż w terminie 48 miesięcy przed wytworzeniem po raz pierwszy energii elektrycznej z modernizowanej elektrowni wiatrowej. Czyli będziemy mogli tylko wstawiać stare wiatraki, rozumiecie to? Stare wiatraki z Niemiec. Niemcy by musieli zutylizować te wiatraki, ale to by było za proste. Dadzą nam pieniądze, oczywiście pożyczkę, którą będziemy musieli oddać. My kupimy te wiatraki za gruby hajs, a oni pozbędą się problemu. Ja pier...